Oto ja. Tak jak widzicie, teraz odbiłem się od Matildy. Spróbuję to Matildę dobić. No nie przebiłem z golda Matildy. Dobra. Ostatnia próba, jak teraz nie przebiję, no to nie będę w ogóle dalej próbował. No ej! No przecież to jest gold. No golda, nie mogę goldem przebić tego Matildy. Po długich bitwach, długich grach, męczenia się, wbijania czołgów, robienia dychy, badania w niej załogi, czasami trzeba się odprężyć, czasami trzeba się odstresować, czasami trzeba zagrać takim pojazdem, który sprawia ci przyjemność. No jednym typem takich pojazdów są oczywiście troll tanki. No i właśnie niedawno mieliśmy okazję zdobyć taki jeden pojazd. No i właśnie go przedstawię w tym odcinku, więc witajcie wszyscy moi widzowie, z tej strony Kubakok. No i przejdziemy się amerykańskim czołgiem średnim 5 tieru Highscore. No jest to po prostu w skrócie Sherman z trollem. Też elegancko stawiane, że po prostu nie było wiadomo, że to jest ten sam czołg. Ale ja wiem, że to jest Sherman, tylko z działem kalibru 105 mm, o ile dobrze pamiętam. Tak, 105 mm. Teraz karetka jedzie obok mojego okna, ale nieważne, ale oczywiście przejdziemy i omówimy ten pojazd. Czy warto było go zrobić, czy jednak nie? I na przykład czołg, który dostaliśmy rok temu, czyli Gargulec, jest jednak lepszy. No to wam o tym powiem, ale zanim przejdziemy do tego odcinka, no to nie zapomnijcie wbić subskrypcji oraz dzwoneczka na moim kanale, żebyście nie przegapili następnych materiałów. Oczywiście kliknijcie też łapeczkę w górę, jeżeli wam się materiał spodobał. No nie jest to najważniejsze, ale możecie kliknąć. No i napiszcie komentarz, ocencie, czy według was ten pojazd jest fajny, czy jednak nie. Możecie na przykład też napisać o moim filmie, czy on się podobał, czy też nie. No cokolwiek, żeby te komentarze nie były aż tak puste, więc najpierw o moim pojazd, a następnie bitwy. Tak jak zawsze zaczynamy oczywiście od omówienia parametrów działa. Zacznijmy od średnich uszkodzeń. Nasze uszkodzenia wynoszą średnio 280 na zwykłych pociskach oraz 250 na pocisku premium, albo pociski są to pociski kumulacyjne. Na hajaku mamy aż 400, więc to naprawdę jest bardzo dużo. Jak walniemy w takiego lejta, to może być bardzo dużo, a szczególnie jak nam polosuje, albo jak się włączy ten perk, o którym zaraz powiem, no to może być nawet 500. Przy przeładowaniu no lekko ponad 11, no prawie 11,5 sekundy daje nam DPM na poziomie 1469. No wiadomo, no DPM no szału nie robi, ale no wiecie, że to jest czołg, który bije za bardzo dużo, a zazwyczaj takie czołgi raczej wyjątkowego DPM-u nie mają. Chociaż i tak uważam, że ten DPM nie jest aż tak zły, porównajcie to sobie z KW-1, który ma 1100 DPM, może jak zamontujecie moduły, to będzie trochę więcej, ale myślę, że nawet będzie lepiej niż KW-1 z tymi wszystkimi bajerami. Dalej opowiadając, no to mamy penetrację na zwykłym pocisku 100, na goldzie 120. No penetracja szału nie robi, no wiadomo, powinno być moim zdaniem więcej. Ale to są troll tanki, więc one zazwyczaj mają małe penetracje. Na hajaku mamy 50, więc penetracja na hajaku naprawdę robi robotę. Jak trafimy na jakiś bardzo miękki czołg, takiego czwartego tieru, albo jakiegoś lighta od boku tyłu, to na pewno można przebić. Czas sterowania jako troll bardzo krótki, 3,5 sekundy, uważam, że to jest bardzo dobra wartość. Niestety celność gorzej, 0,409, prawie 0,41, więc na pewno słabo. Ale mówiłem, tak jak powtarzam po raz kolejny, to jest troll tank, tutaj celność nie ma znaczenia, tutaj ma znaczenie tylko damage. Jeżeli chodzi o jakby limit obrotu działa, oczywiście chodzi o elewację i depresję, no to mamy podnoszenia 20 stopni, bardzo fajnie. Tylko mi się nie podoba, dlaczego tutaj dali 6 stopni depresji działa. Shermany zazwyczaj słyną z tego, że mam no, w miarę fajne opuszczenie działa. Ten Sherman ma 12 stopni opuszczenie działa. Kolejny z drzewka Easy 8 ma 12 stopni opuszczenie działa. No Firefly ma mniej, też chyba 6, ale no to jest brytyjski czołg, no to można się spodziewać. Sherman Loza, którym bardzo dawno nie grałem, no to też chyba ma z 10 stopni. Tak, 10 stopni. A temu nie wiadomo, dlaczego dali 6.
No trochę to jest słabo. Mogliby na spokojnie dać mu te 12 stopni, to by nic nie zaszkodziło. Ale po kształcie tego czołgu, no to no trudno było to zrobić, więc no jeszcze jakoś da się to wytłumaczyć. Teraz przejdźmy do mobilności naszego czołgu. Mamy średnio 48 km na godzinę, co przy mocy 15,5 koni na tonę naprawdę pozwala Wam na rozwinięcie tej prędkości. Chociaż może być problemy trochę, no to na pewno da się to rozwinąć, ale raczej może na takich lekkich górkach, więc no szczerze, no to 15,5 stopnia, no to trochę my nie powiedziałem, że daje to możliwość rozpoznania tej prędkości. Na prostej drodze nie, ale na pewno jak będzie taki lekki na przykład zjazd, no to możecie to rozpędzić. Na prostej, może na twardej powierzchni dacie sobie radę. Tym bardziej, że macie zdolność przekraczania przeszkód dla drogi 106, więc myślę, że może przy takiej na przykład drodze 48 będzie możliwe. Masa mamy no prawie 31,5 tony, więc myślę, że taranować takie lżejsze czołgi, lekkie na przykład można. Prędkość obrotu wieży bardzo fajne, 40 stopni, prędkość obrotu kładłuba jeszcze lepiej, 42, więc obrotem raczej nie ma co narzekać. Dalej, jeżeli chodzi o wytrzymałość, mamy 721 HP, bazowa 680, więc raczej standard jak na meda tego poziomu. Szanse na pożar 20%. Szczerze powiem, że po tych kilkunastu bitwach ani razu się nie zapaliłem, więc raczej się to wam nie zdarzy. Jak też grałem tu z Zygiem Shermanem, też raczej się nie palił, więc nie ma co naczekać. Zasięg widzenia 267 metrów, więc no okej. Kamuflaż. No wydawało mi się, że będzie gorszy, ale jednak nie wygląda on aż tak tragicznie. No Sherman jest dużym medem, więc raczej oczekiwałem, że będzie gorzej, ale jednak ten pojazd nawet widać na górze się kryje. Ten Sherman ma gorsze parametry kamuflażu, więc jak widzicie, mimo że mamy trolla, no to ten czołg na pewno się lepiej chowa. No i oczywiście jedynie co nam zostało to powiedzieć o pancerzu tego pojazdu, a do tego przejdziemy za chwilę. Szczerze to trochę się bałem, że tego pojazdu nie będzie na liście, bo to jest no powiedzmy dość świeży czołg, ale się okazuje, że jednak jest, więc zacznijmy od omówienia pojazdu. No to na dolnej płycie w tym gumieniu mamy średnio 80 mm. Bardziej na lewo i na prawo już jest bardziej miękko, bo tutaj widzę, że nawet 50 jest. To też zależy od kąta, bo widziałem w niektórych nawet 80, 100 nawet. Więc jak dobrze traficie, to będzie miękko, a jak źle traficie, no to może być trochę lipa. Tutaj w tym czerwonym punkcie mamy 150 mm, więc tutaj większość czołgów 5 tieru się nie przebije bez golda. Szóstki też niektóre bez golda się nie przebiją. Czwórki no to na pewno nie przebiją, nawet na goldzie niektóre będą miały problem. Musiał mieć naprawdę multum penetrację, jakiś TEDek, żeby to przebić. Tutaj na tej górnej płycie już bardziej miękko, 90 prawie milimetrów, więc raczej będzie to wchodziło. I wieżyczka. Przy jarzmo ma tak średnio, licząc 100 mm, w niektórych punktach może być grubiej, ale tak średnio 100 mm, bardziej tak wokół tego jarzma jest nawet bardziej twardo. Ale tak minimalnie na wieży jest 100, więc da się na pewno ją przebić. A wokół jarzma jest no mniej więcej tyle samo, więc na pewno też wejdzie. Na lewo i na prawo od wieży jest podobnie, też 100 mm. Garnek, czy uda mi się namierzyć w garnek? Muszę namierzyć w garnek. Mamy garnek. Ale widzę, że chyba jest jakiś. Widać, że ten garnek jest niezniszczalny, byście musieli mieć sporo penetracji. Aczkolwiek widzę, że są takie przełomy, że jest 70 mm, 80 mm, więc też garnek będziecie mogli przebić, więc jak ten czołg będzie grał na wieżę, co no będzie dość trudne z powodu tej depresji działa, i będziecie widzieli ten minimalny garnek, no to myślę, że będziecie mogli w niego lepiej strzelać. Szczególnie jak jesteście takimi czwartymi tierami, które mają mniej penetracji i tym podobnym dalej. Dalej o pancerzu, no to bok ma 40. Tutaj jest takie bardziej wykrzywienie i tutaj jest naprawdę no, dość sporo, to pokazuje 120 mm, więc będzie ciężko przebić. Tu w ten jakby pokrywę, no to jest mniej więcej, pokazuje no, 45. Z gąsienicami to może być nawet 65-70 mm, więc bok może być dla niektórych nieprzebijalny. Aczkolwiek wiadomo, to też pozwala to, że jak strzelacie w gąski, no to też się czołg zatrzyma. Dalej przy wieży z tą osłoną, no to jest 70 mm, 80, tu wokół wieży też jest mniej więcej tyle samo, więc to raczej nie robi. Bardziej strzelajcie na lewo niż w prawo, bo widzicie, że im bardziej w prawo, tym wieża twardsza. A w ten punkt, no to
Podobnież 70 mm. Dalej z tyłu mamy, tam niżej mamy, tutaj niżej mamy tak 40, 50, 60, to wykrzywione 60, tam będzie 40, 40. Tutaj w ten taki mały punkt nie przebijecie, 260 pokazuje milimetrów nawet, więc jest problem. Tutaj na lewo i na prawo też nie strzelajcie, bo też może nie wejść. Tutaj z tyłu wieży jest 55, tu na lewo, na prawo może nie wejść, więc trzeba być naprawdę ostrożnym, bo widać Chokeman trollowy pancerz. Od góry czołg ma 20 mm, tutaj ma 45, tu ma 40, na wieży ma 40, tu ma 165, 40, 80, 80, tu nawet 80 mniej więcej, 130. Tu ma 100 pod tym kątem, a to dolna płyta ma 150, więc tutaj tej płyty od tak nie przebijeć. Od spodu, co bardzo rzadko się zdarza, no to 12, 12, 50, kurde. Więc w dół na pewno przebijecie nawet z HEK. Ale nie strzelajcie tutaj w te punkty, bo widzicie, że możecie nawet nie przebić. Dobrze, a więc tak wygląda omówienie pancerza. Teraz przejdźmy do wyposażenia, jakie zamontowałem i jakie Wam polecam założyć. No dobrze, no to teraz zacznijmy od omówienia, no jakby dodatków do czołgu, czyli wyposażenie, kamuflaż, zapasy, materiały eksploatacyjne i tym podobne. Najpierw oczywiście zacznijmy od załogi. Tak jak mówiłem, nasz czołg jest medem, więc szkolimy ten drugi pasek, tak jak pokazuję, mniej więcej. No i z bardzo ważnych perków na tym czołgu, no to oczywiście szczęśliwy traf powoduje, że macie szansę na trafienie czołgu, jak macie bardzo nieskupiony celownik. Naprawdę Wam to bardzo pomoże. Szczególnie jak na przykład podjedziecie, nie macie dużo czasu na strzał, no to szczególnie przy troll tankach to jest naprawdę bardzo fajny perk. Do ważnych też perków jest też precyzyjny strzał, pozwala szansę na zadanie maksymalnych uszkodzeń. To jest naprawdę też bardzo fajny perk do założenia na tym pojeździe. Mały rozrzut działa też warto założyć, zmniejsza rozrzut, postrzela o 5%. Jak wiadomo, troll tanki zazwyczaj jak strzelam, to ich celownik się rozwala bardzo mocno. Dla medów na pewno gładką jazdę oraz płynny obrót wieży. Zmniejsza Wam to rozrzut działa podczas obrotu kadłuba oraz podczas obrotu wieży. Mocniejsze przebicie też według mnie jest warte założenia, ponieważ zwiększy Wam to penetrację, dzięki czemu łatwiej będziecie mogli przebijać czołgi. Szał bojowy też się bardzo przyda, przyspiesza Wam przeładowanie po zniszczeniu czołgu. Ten czołg bardzo długo ładuje, więc na pewno się to przyda. Dla czołgów ciężkich polecam Wam Desperata, przyspiesza Wam przeładowanie, jak macie mniej niż 15%. Naprawa, szybciej naprawiacie czołg. Myślę, że niezawodność też się przyda, wtedy jak dostaniecie w modu, to mniej będzie Wam przeszkadzać. Dla czołgów ciężkich polecam Wam hamowanie sprzęgą, zwiększa prędkość obrotu o 5% oraz łagodny skręt, zmniejsza rozrzut działa przy obracaniu czołgu o 5%. Snajper też jest w miarę fajny, bo powoduje to, że macie większą szansę na uszkodzenie modułu. Może się zdarzyć nawet, że wysadzicie czołg, o ile to będzie przydatne. Tutaj o ulepszeniach nie będę gadał, bo to jest czołg kolekcjonerski, tutaj nie ma żadnych modułów. Kamuflażu też nie zamontujecie, ale pamiętajcie, że na medach daje to 3% do maskowania. Tak samo na lightach. Więc o kamuflażu też nie będziemy za długo gadać. Z wyposażenia polecam Wam wielozadaniowy zestaw naprawczy, adrenalin oraz zestaw naprawczy. Raczej innych modułów Wam, raczej materiałów nie polecam. Ewentualnie jak narzekacie na mobilność, możecie dołożyć turbosmrażarkę, chociaż wolę mieć dodatkowy zestaw naprawczy. Zapasów oczywiście butelka coli oraz standardowe paliwo. No nie da się zamontować tego wzbogaconego paliwa, to jest 5 tier, dopiero na 6 możecie zamontować ulepszone te paliwa. No tak jak mówiłem, moc silnika nie jest na tyle dobra, żeby rozpędzić się do maksymalnej prędkości, chociaż na pewno też się da. Tak wygląda mój układ amunicji, nie będę raczej zmieniał, wszystko dałem porówno, bo każda amunicja się przydaje. To zadaje standardowe uszkodzenia, to ma większą penetrację, jednak niższe uszkodzenia. To się przydaje dla bardzo miękkich czołgów, jak muszę walnąć kogoś z HEK. No i wyposażenie. Ja myślę, że najlepszym będzie mechanizm dosyłający. Możecie zamontować skalibrowane pociski, jak narzekacie bardziej na penetrację. Ulepszony system naprowadzania, raczej super dołowanie nie jest potrzebne. Te pociski raczej są w miarę szybkie. W dodatku macie pociski kumulacyjne, które nie tracą prędkości. Nie, to znaczy nie tracą penetracji wraz z pokonaniem dystansu.
No i oczywiście działo wyborowe. Działo jest bardzo niecelne, więc warto to zamontować. Stabilizator raczej nie jest potrzebny. Z żywotności zmodernizowany moduł, lepsza odporność gąsienic, zbiornika z paliwem, magazynu. Mniej dostaniecie damage do taranowania oraz dodatkowo dostajecie odporność na pociski HE. Oczywiście też staranny montaż, więcej macie HP, możecie dać wzmocniony pancerz, ale ja wolę mieć więcej HP w tym pojeździe. Oraz oczywiście skrzynka z zarzeniami, szybciej naprawiacie moduły. Do specjalizacji polecam Wam ulepszoną optykę, więcej widzicie, akcelerator silnika, lepszą moc na tonę oraz system dostaw materiałów. Ktoś może nosić materiał z górnej półki, ale no tak jak cały czas powtarzam, lepiej mieć zestaw naprawczy niż adrenalinę. Więc to jest wszystko z wyposażenia, lecimy teraz do dwóch bitewek. Miejmy nadzieję, że jedna będzie na piątkach, druga na szóstkach. Nie no, słuchajcie widzowie, jestem załamany. Dwie bitwy zrobiłem za zero. No to jest normalnie tragedia. Jak teraz w tej bitwie nie wyjdzie, to normalnie będzie słabo. Ale dobra, wypadła na mapa nad rzeczy w trybie potyczka, losowanie z piątkami i czwórkami, więc jest jakaś tam nadzieja. Czy są czołgi, których powinienem się obawiać? No Shermana mogę nie przebić i wyjątkowo KW-1. No KW-1 w tym przypadku może być problematyczne. Chociaż nawet ze zwykłej mi się wydaje, że powinienem go przebić. Więc to też nie jest taki mega, mega trudny czołg do przebicia. No tylko w sumie Sherman, ale to też godę załadować i też wejdzie wszystko, więc lecimy i miejmy nadzieję, że teraz nie będzie zero. Jest Alekto, 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 Alekto. Proszę, 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 koleś. Mamy 176. No ej, no dlaczego? No Alekto, taki papier powinien dostać hajka za więcej. Nie wiem, powiedzcie mi widzowie, co zrobiłem nie tak z tym strzem. Czemu on nie wszedł za full? Przecież to było dobrze przymierzone. To nawet, to nie weszło w działo, tylko kurde, powiedzcie mi, czemu ten strzał nie wszedł za więcej? Nie, może te hajki są zepsute czy coś? Lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. KW-1? Dlaczego KW-1 jest na czerwono? To jest papier. Cyk. No niestety, ale kto nam zdążył sieknąć, ale go dobiliśmy. Mamy 400 damage'a. I teraz idziemy po niego. Czy uda nam się go dobić? Nie, 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 nawet już nie chcę po niego jechać. To jest normalnie. No nie kradnij, koleś. Dobra. Może tego... No czemu we mnie? Jest szansa, jest szansa. 371. Piękny strzał z HEK-a. To była właśnie idealna prezentacja, co potrafi zrobić ten czołg, jak dobrze strzeli. Ale to jeszcze nie koniec, mamy teraz Stewarda. Może Stewarda jeszcze uda nam się walnąć pięknie. Jeszcze w dodatku Keho. Ale Sherman, widzę, że on jest takim zagrożeniem sporym. Cyk, 312. Chowamy się. Nie trafił na szczęście. Ładujemy Golda, bo tak jak mówiłem, ten czołg umie nawet odbić. Coś. Chociaż mój Sherman nie odbijał. Lecimy. Mamy teraz drugie dobicie. Jest Keho, ale raczej tego typa nie trafimy. Nie ma szans, żeby go trafić. Chyba, że spróbujemy coś przysnapić. Celujemy. Za kamień wjechał. Nie ma szans. Nie ma szans. Chociaż? No właśnie, nie ma szans. Nie ma szans. Dobra. To koniec. Koniec bitwy. Właśnie. Ale w tej bitwie wątpliwie coś nam się udało zrobić. No właśnie, tutaj coś się udało zrobić w tej bitwie. Bitwa zakończona zwycięstwem. Wszystkie czołgi przeciwnika zniszczone. No i omówmy tą bitwę. No jedyne co tutaj źle zrobiłem, no to w Alekto dziwne, że nie weszło. Nie mogłem szybciej w KW-1 strzelić, bym może miał nawet 1500, ale no to już są takie drobnostki, które raczej mało są interesujące. A i tak wynik uważam, że nawet fajny. Zrobiliśmy 1258 uszkodzeń, 2 fragi oraz oznaka mistrzowska 3 klasy. Jeżeli chodzi o zarobki, no to mamy łącznie z jakby z kosztem naprawy, no to 30464 kredyty. Gram na koncie premium, więc też te zarobki są większe, ale nawet jakbyście bez konta premium grali, to da się tym czołgiem zarobić. Jeżeli chodzi o wynik drużynowy, no to jest najwyższy wynik pod względem damage'a oraz pod względem expa w obu drużynach. Więc daje to radę, daje radę. Naprawdę jest fajnie.
Mimo tego początku, tych dwóch failowych bitew, da się jednak coś tym czołgiem narobić. Dobrze, pierwsza bitwa skończona, czas przejść do drugiej i na szóstki. I proszę Państwa, teraz druga bitewka na mapie Oaza, czyli potyczka, losowania szóstki i piątki. I teraz po prostu mieć nadzieję trzeba, że nie będzie zero. W sumie i tak fajnie się trafiło, bo raczej nie ma takich mega twardych czołgów. No jak Panzer 4 z Golda powinien zostać przebity, Churchill 3 też z Golda przebity, Highscore z Golda przebity, Sherman z Golda też przebity. Jest też taki Panzer SFL 4C, którego z Heka na pewno przebije i wejdzie za 400. Może nawet za 500, ale no to jest sytuacja taka wyjątkowa. Oczywiście nie będę grał tutaj na wieżę, bo tak jak mówiłem, depresja działa jest tutaj mizerna, powinna być nawet większa moim zdaniem. Od razu ładuję Golda, żeby po prostu nie cackać się, nie walić się w tańcu, czekać aż ktoś wyjedzie, bo może wyjechać taki twardy czołg, którego nie przebije. Lepiej teraz, tak jak mówię, lepiej załadać Golda i mieć ten mniejszy damage, ale mieć niż potem narzekać, że nie przebije się, nie masz damage'a. Jak Panzer 4 jest widoczny, nie przebije go z takiej odległości. Musiałby w dolną płytę wejść. Wejdzie? Weszło. Jestem bardzo zdziwiony, że to przebiło. Ale ten pocisk widzieliście, jak on leciał, kurde, górą, dołem. Górą poleciał. I to też chyba dlatego go przebiłem, bo ten pocisk poleciał tak wyżej i to powoduje, że no, ten kąt był też mniejszy, bo on tak był specyficznie skontowany, że im wyżej by ten pocisk poleciał, tym łatwiej było przebić. Skoda. Skoda to jest dla nas afrodyzjak. Czy... Nie, 145, trochę lipa. To już wolę ten zwykły załadować pocisk. Zdążymy? 241. To był zwykły, bo tak zdziwiłem się, że tak mało polsował damage'a. O kurde, kurde, proszę, 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 nie strzelajcie w niego. 324, szkoda, że go dobili, by było więcej, ale i tak 324 też jest piękną wartością. Nickermax raczej nie przebije z Heka, no. On jest miękki, ale nie na tyle miękki, żeby go nie przebić. Ten Sherman tutaj mnie trochę irytuje, co tak stoi. Gdzież mają highscora, który mnie walnął. Tego jak pan zaraz próbujemy dobić. Cyk. Taktyczny hack. Pozwolił mi na to, że go dobiję. Teraz trzeba uważać na... Teraz trzeba patrzeć na te Shermany, czy we mnie nie celują. Gościu celuje. W garnek... Weszł w garnek, lol. Nie wierzę w to. Dicker Max celuje tutaj? Nie celuje, czekaj. Jak ładnie wyjedzie, to mogę nawet go z hacka walnąć. Słabo, 182, no trochę myślałem, że wejdzie za więcej, czekaj. Nie, no ten Sherman to jest taki uparty, cały czas we mnie naparza. W sumie nie będę dalej podjeżdżał, no. Muszę poczekać na inne czołgi, bo on będzie mnie cały czas tutaj bić. Czekam na tego Mitsu, aż on tu podjedzie. Już widzę, że on też zbiera. Highscore odjeżdża. Ale ten Sherman mnie przede wszystkim niepokoi. On tutaj cały czas właśnie się tu kisi i będzie mnie nawalać. Ma mnie na hita. Dobra, Sherman pojechał. Jedziemy. Jedziemy. Jedziemy, panowie. Czy zdążymy jeszcze jeden strzał oddać? Byłoby pięknie, jakbym jeszcze ten jeden strzał tego Shermana za 300 sieknął. Albo chociaż za 200. Jest Sherman. Jest tu 188 damage'a, czy trafimy go? Weszło w ruchu, dziękujemy, proszę Państwa. Jeszcze ten Sherman ostatni został, czego dobijemy? Czy będzie w tej bitwie specjalista? Dicker Max go zabije. No właśnie, Dicker Max go zabił. Ale fajna bitwa wyszła. Jeszcze żyje, kurde, ten Churchill. Kurde, tego Churchilla nie zauważyłem. No, starość nie radość, zaraz będzie 18, no to... Już tu nie będę dzieckiem, tylko już będę całkowicie dorosły, więc tutaj możecie mieć do mnie pretensje, że jestem w miarę ślepy, ale jeszcze dać, jeszcze ten jeden strzał się odda. Strzał z Heka raczej nie oczekuję, że przebije, raczej to najwyżej ze zwykłej amunicji. Cyk, 233, piękny strzał na koniec.
I ta bitwa naprawdę bardzo fajnie wyszła. Może nie ma specjalisty, ale jest naprawdę fajna bitwa, 3 fragi i prawie 2000 damage'a. 1915 damage'a nam się udało, oczywiście wygraliśmy. Za to też jest odznaka pierwszej klasy, medal wsparcie, 660 po asyście. Wszystkie czołgi trafiliśmy, to jest bardzo ciekawe. Wraz z kosztami naprawy oczywiście zarobiliśmy 43 813 kredytów. Pamiętajcie, konto premium, więc te 4 wyższe. Ale naprawdę tym czołgiem, widzicie, nawet da się zrobić, nawet jak straci na goldzie. I to powoduje, że mamy najwyższy wynik damage oraz expa w obu drużynach. I tak pięknie kończymy nasz odcinek, ale zanim to, no to przejdźmy do podsumowania. A więc moi widzowie, jak widzicie, high score naprawdę daje radę. Nie jest to na pewno czołg sobie. Czołg, który pokazuje po prostu jakość. No moje wyniki naprawdę pokazują, że czołg robi mega robotę. Jest to naprawdę czołg, który mi się nawet spodobał. Robi nim wyższe wyniki niż Gargulsem, co naprawdę pokazuje, że może ten czołg jest nawet lepszy od Gargulsa. Mimo tego, że parametrami wygląda słabiej, no to naprawdę czołg jednak daje radę. No mi się wydaje, że ten chyba pancerz powoduje to, że jest ten czołg lepszy, bo Gargulec... Bo Gargulca no na pewno da się przebić, ale high score no to widać na penetracji 100 naprawdę świeci się na czerwono ten czołg. Mobilność mi się wydaje, że też nawet daje radę, chociaż Gargulec ma na pewno lepszą moc silnika, to też sprawia to, że czołg jedzie lepiej. Tak jedzie tyle samo, ma lepszą moc na tonę. W sumie trudno powiedzieć, Gargulec ma na pewno też szybsze przeładowanie. Nie, taki sam. Myślałem, że on ładuje szybciej. No chyba to chyba ta penetracja na zwykłym pocisku. No to on ma 5 penetracji więcej na zwykłym niż Gargulec. No to też może to być powodem. To więcej strzelacie tych zwykłych pocisków i one więcej robią. Albo też dlatego, że bardziej ogarniam te troll tanki i po prostu po tych słabszych bitwach na Gargulcu, no to tym pojazdem idzie mi lepiej. Ale naprawdę uważam czołg bardzo fajna zabawka, taki na przykład alternatywa dla Gargulca, jeżeli nie lubicie niemieckich pojazdów, a wolicie czołgi typu Sherman. No i myślę, że fajna taka niespodzianka na jakby urodziny Wargamingu. Naprawdę czołg bardzo, bardzo fajny, warty grania, na przykład odstresowania od tych wyższych tierów. Więc mi się wydaje, że raczej jeżeli go sprzedaliście, no to możecie żałować. Chociaż jak niektórzy wolą te 250 zł, no to ok. Ale tak jak mówię, ja kolekcjonuję czołgi, naprawdę myślę, że to jest perełka wśród czołgów 5 tieru i warto na pewno go zachować. No i ogólnie to jest wszystko w tym odcinku, więc dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się materiał spodobał. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić suba oraz dzwoneczka, żeby się nie pominęli następnych materiałów na kanale. Możecie też kliknąć tą łapeczkę w górę, jak Wam się chce, no i napiszcie komentarz, ocencie ten pojazd, czy Wam się podoba. Albo też napisać, czy Wam się film podobał, czy pojazd, cokolwiek, więc dziękuję Wam, do zobaczenia, pa pa!